Zobaczcie, co tu mam. Byłam pierwszy raz w Primarku. Byłam już kiedyś w Galerii Młociny, ale jakoś, no jakoś nie weszłam do tego Primarka. W ogóle wychodząc dostaliśmy jakieś takie zniżki i powiem wam, że kilka jest fajnych, więc może jeszcze któregoś dnia, bo to jest ważne do końca września, wyciągnę Andrzeja do tejże galerii właśnie. Na końcu świata, tam już po prostu wychylasz się i jest koniec planszy. Dobra, już nie marudź. Ale do jasnielcu. Dobra, słuchajcie, kupiliśmy masę pierdół, nie? Znaczy takich super ekstra rzeczy, ważnych, przydatnych i potrzebnych w każdym domu. Wydaliśmy coś koło 500. Także nie mało. Pokażę wam ceny prawie wszystkich produktów, prawie, bo jeden będzie prezentem. Ale tak, kupiłam sobie, akurat tak wyszło, że Disney, bo ja lubię Disneya i ta po prostu była najfajniejsza. Chciałam coś takiego koło skórzonego, to jest kosmetyczka, kosztowała 55 ziko. I słuchajcie, chodzi o to, że mam kosmetyczkę taką na rzeczy, może sobie to jednak zdejmę. Taką na kosmetyki, wiecie, kolorowe, ale ja zawsze zabieram ze sobą dużo pielęgnacji i denerwuje mnie to, że składam to w jakieś siatki, tu nie ma żadnych przegródek. Trochę może szkoda, ale z drugiej strony wszystko, co tam upcham, niezależnie od rozmiaru i będzie git, no bo właśnie już przeszkadzało mi to, że za każdym razem po prostu biorę taką, wiecie, siatę z Biedrony i jak Menel jeżdżę z tymi kosmetykami. Mhm. Uwaga. Andrzej zobaczył w sklepie takiego misia. To nie miś, to jest Harry Potter. To jest Harry Potter. I ten miś kosztował, ten Harry kosztował 60 ziko. Wszystkie te postacie z Harry'ego Pottera, bo zaraz zobaczycie resztę. Kosztował 60 ziko za jeden, także policzcie sobie, szybka matematyka, 3 razy 60. Ile nas to kosztowało? No ale ponieważ jesteśmy tacy walnięci na punkcie tego Harry'ego, mamy wszystkie płyty na Blu-rayu, które też nie były tanie, i książki, no i po prostu co chwila to oglądamy, no to musieliśmy mieć pluszaka. To jest inwestycja. To jest inwestycja w naszą kolekcjonerską żyłkę. No i Andrzej chciał mi takiego pluszaka, więc ja powiedziałam, że dobra, no to bierzmy Harry'ego, bo przecież to jest Harry, Harry jest najważniejszy. No ale Andrzej stwierdził, że no nie no, jak już kupujemy, to musimy też kupić... Musimy też kupić Hermionę, żeby na dwóch krańcach kanapy leżały dwa misie. No ja stwierdziłam, że albo kupujemy jednego, albo kupujemy wszystkie. No bo nie może być tak, że mamy Hermionę i Harry'ego, a nie bierzemy rudego Rona. Więc to jest inwestycja w nasze, powiedziałabym brzydko, niedojebanie mózgowe. Bo w nic więcej, nie? Kto normalny idzie do sklepu, mając lat blisko 30 i wydaje 180 zł na pluszaki? No wiadomo, bo po 30 wydaje się więcej. To jest po prostu... Ale były jeszcze Jody i Kasia i ten... Mi się strasznie Gru podobał. I Stormtroopery, i Gruty, i w ogóle, ale no... No, także tak. Dobra, mamy jeszcze taki badziew. To jest dla tych mangozy, dokończcie sobie sami. Tak, mamy sąsiada, który ostatnio łyknął... Blicza. 100, ile to było odcinków? 130 odcinków, jakieś 2 tygodnie. Jakieś 2 tygodnie, no po prostu... No... I jak to zobaczyliśmy, to od razu o nim pomyśleliśmy. Nie ma żadnej okazji. Jestem ciekawa, jak Grzegorz to przyjmie, bo to nie jest osoba, która lubi dostawać prezenty bez okazji. Ale jakoś tak o nim pomyśleliśmy i czy chce, czy nie, to to dostanie. Jego żona będzie przeszczęśliwa, że dostanie mango zrytą poduszkę na łóżko. Torba też kosztowała tam, nie wiem, 7,50, taka wielorazówka. I... O, a jest jedna rzecz, którą ja wybrałem. Tak. Jeżeli chodzi o ciuchy, słuchajcie, nie kupowałam nic specjalnego. Kupiłam sobie dresy, bo mam tylko jedne, a kosztowały, słuchajcie, tylko 30 ziko. Także mega spoko, bo ja lubię, jak siedzę w domu, siedzieć sobie w dresie i jak ten jeden pobrudzę, to po prostu już nic innego nie mam. Zaraz zdejmę metkę do prania. Teraz pokażę wam. O, oni dają z wieszakami. O, bez kitu, no. No. Ale ekstra. Kupiłam sobie pasek, ten pasek, słuchajcie, kosztował całe 15 zł, rozmiar L, dlatego że mam tylko taki pasek do przewiązywania się w pasie, a ostatnio spodnie zaczęły mi trochę zjeżdżać
Więc pasek. To jest, słuchajcie, hit. Te koszulki kosztowały 9,50 za sztukę, nie? Jakby co to, one są takie duże, ja je wziąłam dla mojego brata. On strasznie dużo ćwiczy, biega, chodzi na siłkę, taki wiecie, fit dzik to jest teraz. Także kupiliśmy coś takiego, no bo 9,50 to taka, wydaje mi się, dobra cena. Na coś, co zakłada się na siłkę i się przepaca w tym człowiek jak prosiak. Także taka jeszcze jest czarna. I jeszcze jest biała i w sumie teraz żałuję, że nie kupiłam ich sobie też więcej, w sensie tą białą wzięłam dla siebie. Ale mogłam wziąć jeszcze czarną i mogłam wziąć w zasadzie kilka czarnych, dlatego że już kończy się sezon na spacerkowanie powoli i trzeba będzie kopytkować, ale na bieżni albo na łowełku albo na łowełku, ale ja wolę bieżnię, więc pewnie raczej będę kopytkować na siłownię i przydałyby mi się po prostu takie koszulki, wiecie, żeby iść, no i właśnie się spocić. I to jest coś, co znalazł Andrzej. To kosztowało 6 dyszek. I to było na piżamach, nie? To jest piżama. Tak, raczej tak. To jest piżama, to jest koszula nocna. Wzięłam taką wielką, to jest, słuchajcie, Elka w ogóle, jakby co, nie? Ale jest tylko super. Ona jest taka mega oversize'owa, z tyłu jest napis jeszcze i mini główka Stitcha. Także ekstra, mega, mega się spodobała Andrzejowi. Ostatnio jakieś memiki oglądaliśmy ze Stitchem. Tak, no. I nam to siadło, więc stwierdziłam, że bierę. Powiem wam, że jest mega spoko i zastanawiam się, na ile to piżama będzie, a na ile po prostu oversize'owa taka koszulka. Oversize'owa wielka bluzka. Chociaż myślę, że no ja lubię takie rzeczy do spania. Ale bardzo fajne więc jest, naprawdę. Zobaczymy. Także tak, to w sumie tyle. Tyle naszych zakupów. Ogólnie byliśmy dzisiaj na kręgle w Galerii Młociny. O, tutaj sukienka się suszy. Byliśmy na kręgle w Galerii Młociny. Bardzo spoko tor, powiem wam, bo tam jest po prostu wszystko nowe. Jest niezjechane, dużo fajniej niż w Hula Kula. Jest dużo taniej. Jak patrzyliśmy, to różnica w cenie za tor w piątek między Hula Kula a tym MK Bowling to była chyba 100 za tor. To jest naprawdę duża różnica, a w ogóle tak jak my byliśmy dzisiaj, to w poniedziałki chyba Ania mówiła, że jest promka, nie? Że płaci się tylko 50% ceny za tor. Tak mi się wydaje, że coś takiego usłyszałam. Także no, mega spoko opcja i jest fajnie, bo dla takich dzbanków jak ja można wyciągnąć te bandy. To jest niby dla dzieci, ale dla nieudolnych dorosłych też. Także bardzo chętnie się przejdę kiedyś. Dzisiaj nie grałam, dlatego że mam całkiem spore paznokcie. Nie wiem, czy kiedyś graliście z długimi pazurami w kręgle. Ja tak, bolały mi potem paznokcie niemiłosiernie. Stało mi się tak, że paznokieć nie ułamał mi się, ale mi trochę pękł i potem mnie bardzo bolał. I jak mam długie paznokcie, to nie gram. Dlatego już umówiliśmy, że umówimy się kolejny raz z wyprzedzeniem, tak żebym sobie mogła mój cykl paznokciowy dostosować pod te kręgle i pójść tak na świeżo, wtedy kiedy mam je krótkie. No. I to tyle. Amen. Wyszedł nam z tego taki mini haul, więc podsumowując, Primark ekstra. W ogóle było bardzo dużo fajnych rzeczy do domu, ale z zakupem takich rzeczy czekamy, aż będzie nowe mieszkanie. A na szybko podsumowanie, Primark kontra Action? Primark. Też bym tak powiedział, Action trochę badziewny jest. Aczkolwiek tam jest dużo rzeczy do domu, takich na co dzień, takich pierdółek. Tak. No, taki trochę inny vibe. No. Ale też mi się w Primarku bardziej podobało. Także tak. Dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, a w komentarzu dajcie znać, kogo lubicie bardziej. Kto jest waszym ulubieńcem? Rudzielec, Mondrala czy Wybraniec, który chyba wcale nie był wybrańcem. Kto ma wiedzieć, ten wie. No. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!